Siemanko Mortki, jak tam po Sylwku? Człowieku, weź się ogarnij. Czy wy jesteście poważni? Wstawać mi tu! Ziomek, daj spokój, my dzisiaj mamy wolne. Wolne? To wy macie ruchy! Zbierajcie się, pozaczynamy nową serię na kanale! Jaką znowu serię, ziomek? Kuchcik, robimy coś idealnie dla ciebie, bo robimy jedzenie z przepisu na TikToku i to widzowie będą nam podsyłać kolejne przepisy do odcinków. Wow, kozacki pomysł! Czy możecie mówić ciszej? A jak widzowie wbiją 7000 łapek, to od razu nagrywamy kolejny odcinek. To aby za szybko tego nie wbili, bo musimy odpocząć sobie. Dawajcie, dobijamy to, żeby obudzić to całe towarzystwo tutaj. Siemanowie, Rajcirofim Chef, jak widzisz po tytule dzisiaj lecimy sobie z nową serią, gdzie będziemy jeść jedzenie z TikToka. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, że stworzymy to razem, już ci tłumaczę o co tu chodzi. Będę chciał, żebyście to wy mi podsyłali jakieś fajne przepisy, które można zrobić z TikToka, czyli jakieś filmiki krótkie z przepisami, żebyście mi podsyłali i na przykład do następnego odcinka zrobimy tak, każdy 1000 łapek to będzie dodatkowy przepis w następnym odcinku i na szczęście zróbmy tutaj 7000 łapek, ponieważ będzie tutaj chyba około 7 przepisów, więc to będzie adekwatne, zróbmy to i lecimy z tą serią. Będzie to fajne, takie urozmaicenie kanału, zrobimy coś nowego. Dobra, patrz to, ja właśnie sobie sączę kawkę poranną w kubku z frytkami. Czuć, jeżeli coś jesz, to smacznego, a jeżeli coś pijesz, to przełykaj. Bardzo dobrze. Slowly. Czy ta kawa pachnie frytkami wtedy? Kawa pachnie jak frytki z Maka. Cześć. Dobra, jeszcze żeby cię zachęcić do takiej dodatkowej aktywności, to zrobimy sobie tak, że możesz mi podsyłać jakieś linki, na przykład na maila, na Instagrama, albo nawet wkleić link w komentarzu i ja będę w odcinku pokazywał, kto jest organizatorem odcinka, kto mi podesłał link. Pokażę cię, gościu. Pokażę twój nick, albo jeżeli nie chcesz, no to po prostu dopisz, że nie chcę, żebym cię pokazywał. Może zrobimy tak, że jedna osoba zostanie wylosowana z tych wszystkich i dostanie jakąś pakę, jakiś gift, jakieś białko, jakąś kawę, może taki kubek chcesz, dawaj znać. Wymyślimy coś. Będzie jakiś gift dla jednej osoby, żeby docenić twój wkład w udział w odcinku. A tymczasem już nie przedłużamy, bierzemy komę i będziemy teraz sobie patrzeć na TikToki. Czyli człowieku, to co teraz robi 90% Polski, czyli obczaja TikToki, a my spróbujemy to zrobić w takim stylu, że po prostu sobie odwzorujemy te przepisy. Bierzemy sobie komę i zaczynamy sobie śledzić TikToki. Dzisiaj jest Sylwester, więc jeszcze chciałbym ci powiedzieć, że wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo szczęścia, pomarańczy, niech ci żona nago tańczy, jak nie masz żony, to sobie znajdź dziewczynę, a jak jesteś dziewczyną, to niech ci mąż tańczy, albo nie wiem, chłop, ogólnie nie wiem, tańczcie razem, bawcie się, bo jest Sylwester, cześć to, otwórzcie szampana, bawcie się, żeby wszystko było dobrze, dużo zdrowia, zdrowie jest przede wszystkim, będzie zdrowie, resztę zrobisz sam, od gościarki macie również dużo zdrowia, to życz im ty. Ja chcę wam życzyć na co najważniejsze, czyli pieniędzy. Money maker. Żeby dobrej formy, good apps. Spełnienia marzeń, nowych celów na nowy rok 2022, aby był owocny. I takim akcentem zacznijmy ten odcinek i przechodzimy do pierwszego przepisu. Obczaiłem coś takiego jak ciasto z nutelli, czaisz to? Ciasto z nutelli w mikrofali i to polega na tym, że bierzemy jedno jajko, bełtamy je, dodajemy nutelę do środka, znowu mieszamy. Po wymieszaniu wychodzi nam już taka gęsta masa. Dodajemy znowu mąki, znowu to mieszamy, no i całość już przekładamy do pojemnika. Nie wiem po co w ogóle niszczyć dwa pojemniki, brudzić, jak można po prostu zrobić to wszystko w jednym. Pewnie żeby to ładniej wyglądało, ale my tu pokażemy ci całą prawdę tak jak to wygląda. No to co, przechodzimy, robimy, mamy już wszystkie składniki, mamy jedno jajo, mamy mąkę oraz miskę, w której to będziemy wszystko podgrzewać oraz mamy krem. Ogólnie tam była Nutella, a my sobie polecimy z opcją bardziej zdrowotną i mamy krem firmy Go On, no w ogóle znajdziesz go na testosteronie jak dużo innych rzeczy. Ktoś go jadł, chyba ja wiem kto to był. Myszki. Pamiętaj jeszcze o kodzie rabatowym, zawsze trochę taniej, więc obczaj sobie sklep testosteron, tam masz suplementy, żywność, jedzenie zero, bez kalorii, kosmetyki, wszystko, dużo rzeczy, fajny sklep, wszystkie firmy tam masz, więc naprawdę masz tam duży wybór, no i kod zniżkowy, mega się pyli. Mamy już zbełtane jajo, dodajemy sobie łyżkę tego kremu, czyli tej nutelli. Mieszasz, to jest najgorzej, cześć. Dawajcie znać, czy tęskniliście za gotowanym, bo w ogóle nie jest ten kanał Ifem gotuje, ale wiem, że dużo osób mówi, że to już nie jest to samo, że te shorty to... Fajnie, tak w tej kuchni wyglądasz, jak gotujesz, no. To dawajcie znać. Pokażcie dobrą aktywność, to wrócimy tej serii do takiego gotowania. Nie no, blenderem to byłby sztos, a tak ręką... Dobra, jest okej. I teraz dajemy dwie łyżki mąki do tego i mieszamy dalej. Jest pytanie, przykładać to do nowej czy w tym? Chyba do nowej, żeby było ładnie. Ja ogólnie gotuję dla siebie, zawsze tak, że nie pokazuję tego nigdzie. Staram się robić to byle jak. Nieprawda, twoje danie twaróg z keczupem wygląda... No ale w sumie też pokazuję, no. Kto zna twaróg z keczupem, ten zna. Ten nikt napisze keczup w komentarzu. Ketchup, dobra. Mamy tą masę, patrz, wygląda to tak, jest gęsto, jest płynnie, jest, teraz zobaczymy sobie, czy to faktycznie wyjdzie, cześć. Bez psikania, nie psikamy na to tym sprayem, tylko po prostu sobie wylewamy tą masę. Nie, wygląda to spoko, nie? Dajemy 45 sekund, minuta na pełną moc, widzimy się za chwilę. Dobra, więc po 45 sekundach w mikrofali na pełną moc mamy takie ciacho, no.
oczekiwania kontra rzeczywistość są trochę inne, nie? Bo jednak ci powiem, że wyszło to... grzyb. Jeszcze mam pomysł, patrz to, możemy to trochę udoskonalić. Weźmiemy sobie jeszcze syrop zero, żeby sobie polać. Dobra, i z syropikiem wygląda to tak, czyli już mamy jakąś taką polewę, no wygląda to bardziej atrakcyjnie. No i teraz sprawdźmy sobie, jak to smakuje. Więc jak widzisz, szału nie ma. Wyszła klucha z tego. Może smaczy. No jak klucha wyszła, czekaj, uwaga. Chcesz polać? Pokaż mi. Dobra. No, jak ktoś ma ochotę na słodkie, jest na no, diecie. No, jak ktoś ma ochotę na słodkie, a jest na diecie i lubi jeść takie poduszki. Mushroomsy? Na 7 dałbym 3. Okej, okay, czyli nie jest to tak, jak wyglądało tam. No nie. Dobra, lecimy z kolejnym przepisem. Mamy tym razem takie kanapki jakby sandwichowe, czyli ten chleb tostowy. Bierzemy, obkrajamy skórki, w środku z Nutella, widelcem zamykamy i robimy w tosterze i podobno wychodzi zarąbisty sztos. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, magicznym sposobem wyciągamy chleb. Mamy ten krem, który używaliśmy przed chwilą, czyli bierzemy i testujemy sobie, czy faktycznie to wychodzi taki sztos. Odkrajamy, to wyjdzie taka mała w kit, nie? Mhm. Taka mikro w kit. Damy dla ptaszków, pamiętaj, nie marnujemy nic. Bierzemy teraz znowu ten krem czekoladowy, zamieszamy go dobrze. W ogóle się szczerze, że ma trochę inną konsystencję niż Nutella, bo to jest w sumie masło orzechowe z czym? Z czekoladą i z białkiem chyba, nie? Mhm. Chyba tyle, żeby nie wyleciało nam, nie? Dobra, i teraz bierzemy, zamykamy drugą. Dobra, i teraz robimy wzorek widelcem. Ciekawe, czy to wyjdzie. Tak mocno. No, ciekawe czy to, u kurde, żeby się nie zrąbało. No, trochę tu za mocno, ale trudno. Chociaż tam było tak, nie? Że on tak chamsko jechał. Z wszystkich stron chyba trzeba jest zaje. O kurde, grubo to będzie chyba. Znowu będą oczekiwania kontra rzeczywistość, czaić. No, a może wyjdzie dobrze. Tu wygląda ładnie. Widelec jakiś oni chyba mieli z tytanu, ty, że tak robił taki wzór. Może inny chleb, może ten już jest wiekowy. Bo go miałem 2 tygodnie tam, czaić. W spiżarce. Bierzemy toster, otwieramy, kanapeczka. Siemano i uwaga. Działa. Dawno go nie używałem, w ogóle cieku zakurzył się trochę, ale... Ej, tam w środku też chyba już kur... Dawaj znać, czy jak się zje kurz, to jest przypał, czy nie? Dobra, robimy tak, czekamy, aż on wyskoczy. Dobra, wyskoczyło nam. O kurde, się zwęgliło, cześć. Nie wiem, czy to przez ten kurz? Ja go nie używałem z rok? No dobra. Pachnie spalony kurz. Patrzcie to, tak wygląda kanapka zrobiona przez nas. A na TikToku trochę inaczej wygląda, ale słuchajcie, no, nie zawsze wygląd świadczy o tym, jak wygląda to w środku. Każdy pamiętajcie. Bohater nosi pelery. No, uwaga, przekrajamy sobie na pół. No dobra, więc patrzcie to, tak to wyszło w środku. No powiem ci, że nie wygląda to źle. Dobra, próbujemy. Bierzemy sobie testową ćwiartkę. Chcesz? Nie. Boisz się? Tak no. Kurzu? Ja też. Do tego ćwiartka, czaisz? Ty jeszcze detergentami chciałeś to myć tam. To w ogóle bym się mano ostatni TikTok mój, czaisz? Dobra, raz się żyje. Próbujemy. No jest okej. Okay. Dobra. Nie no, powiem ci, że zarąbista opcja na taką sylwestrową przekąskę. Ogólnie ktoś by musiał mieć tytanowy widelec jak ten ziomek z TikToka tam, bo mój widelec zrobił coś innego. Ale wygląda to spoko, fajnie. Na 7 dałbym 5. Wow. Dałbym 5, jakbym miał dobry widelec, dałbym 6. Dobra, lecimy z kolejnym. Dobra, obczajamy kolejny przepis. O, trafiłem na jakieś serowe chipsy z dodatkiem salami. To jest ogólnie podobne jak robiliśmy na dniu keto, nie wiem czy kojarzysz takie coś. Czyli bierzemy po prostu ser, dajemy salami oraz przyprawy i dajemy to do piekarnika. No dobra, jest ser oraz nie mamy salami, ale mamy kabanosy, więc mi się wydaje, że to będzie też spoko opcja. Dobra, bierzemy kabanosa, kroimy go w malutkie plasterki. O, Adam gardło. Taka parówka. O. Oni tu nie mówili właśnie jaki to jest ser, ale te chipsy wychodzą najlepiej z cheddarem. Czyli po prostu tutaj ser, robimy 4 chipsy dla testu. Dobra, i teraz bierzemy tego kabanosa, będzie idealnie. No wygląda spoko, powiem ci, że to też spoko na opcję taką sylwestrową, nie? Jak robisz sylwka w chacie, to czeku skorzystaj z tych przepisów tych TikTokowych, które tu ci daję, bo naprawdę są zajebiste. I czekam na twoje, ziomek, bo pamiętaj, każdy 1000 łapek to jeden przepis więcej i musisz mi wysyłać, bo to chcesz integrację z tobą zrobić, czaisz? Damy granulowanego trochę czosnku i damy oregano, bo to ma być niby mini pizza chips, więc oregano musi być jako mini pizza chipsy. Idziemy do piekarnika, zaraz się widzimy. Widzimy się zaraz. Jednak fail, nie udało się przenieść, czaisz? Kurde. Zrobiły się chipsy, teraz dajemy im 5 minut, żeby sobie odczekały trochę, żeby się zrobiły bardziej sztywne i zaraz do nich powracamy. Już chwilę odczekaliśmy, zastygły nam te chipsy. Odrywamy je teraz, zobaczymy jak wyszły. Taki chips. Pachną apetycznie na maksa. Ten odcinek to jest taki trochę poradnik do przekąsek sylwestrowych. Jakbyś był głodny, teraz sobie popijesz i tak dalej, wiadomo, to taki chips tłusty na ząb, to jest sztos opcjonalny. Tego zbędnego tłuszczu je wziąć na ręcznik papierowy i przykrywasz i patrz, ile tłuszczu jeszcze tu jest, czaisz? Pa, może aż tyle nie, ale wydawało się, że dużo. Zrobiliśmy za grube, czyli za mocno tego sera daliśmy, no dobra. Patrzymy, uwaga, test chipsa, tak wygląda.
No, no spoko, bardzo dobry. Czy przypomina to pizzę? Może trochę? Można by jeszcze pokombinować, że się jakieś dawać, na przykład, nie wiem, takie koktajlowe pomidorki pokrojone w plasterki. Fajnie, bardzo smaczne. Tu bym dał 6 na 7, nie? Fajnie. Teraz mamy coś bardzo zwariowanego, ponieważ mamy pizzę z zupek chińskich. Bierzemy sobie makaron, taki do zupki chińskiej, blendujemy z parówkami i dajemy jajko, przyprawy na patelnię i podobno jest zajebista pizza, taka z zupek chińskich. Próbujemy to zrobić. Dziomek. Dobra, więc mamy wszystkie składniki, czyli mamy parówki, przyprawy oraz makaron. Ja w ogóle mam taki makaron do zupy chińskiej. Czyli co, bierzemy teraz makaron do zupy chińskiej. Na radę. Na radę. We can do it tonight. O, o. Dobra, dawaj znać, czy chcesz test zupy chińskich na kanale, bo fajnie by było może zrobić. Ja lubię zupki chińskie, są takie szybkie. Dobra, zamykamy. Wow. I blendujemy. O kurde, płuć uciekła. Mieloneczka chamska. Ty, pachnie ładnie. Patrz. Czuję. Uwaga. Dobra, poszło tu jajo. Bo kazali jajo dać. Ty, może z tego wyjdzie coś, mi się wydaje. Dobra, więc zmieszamy wszystko. No powiem ci, że... No mi się wydaje, że może coś z tego wyjść, spoko. No. Psikamy sobie sprayem. Ten spray znowu znajdziesz na testosteronie, przypominam ci. I wywalamy to. Uwaga. Wow. I formujemy kółko. Niech się teraz przysmaży tutaj. Dobra, przewracamy na drugą stronę. Nie wygląda źle. Twarde, zaształ kiełbasę zblendowaną zupką. Widać, tak przyjmuje. Ciekawe, ciekawe. To wygląda jak duży chips. Cześć. Patrz to. Mi się wydaje, że im bardziej zwariowane, tym lepiej chyba, nie? Bo to jest taka seria. Więc dawaj znać, jak chcesz coś sprawdzić, jak to wyjdzie w rzeczywistości, to my ci to przedstawimy to. I tak jak naprawdę tak jest, a nie, że wlewa jajo z parówą i z zupką, a wychodzi cię kupić jak do Minosa, taka wiesz. Jak od Włocha. Mógłbyś? Taką w kranę miałem, sorry. Arcydzieło? Mógłbym, czy nie wygląda to źle? To byś mógł do bułki go mieć jako... Schabowy, ty. To wygląda jak omlet z moich początków gotowania. Ja pamiętam, że z płatków owsianych robiłem taki omlet, cześć. Parówa zblendowana. Dobra, uwaga, kroimy. Wow! Nie oszukujmy się, nie wygląda to zapytycznie. Ale jakbyś bazylia, wiesz... No. Ketchup. Jakbym komuś powiedział, że to jest pizza z zupki chińskiej, to pewnie uwierzyłby. To co, chcesz też spróbować? Cheese. Cheers, cheers. Próbujemy. Ogólnie przekrój jest bardzo fajny. No nie, nie wypał. 0 na 7. Taki by to podziobały. No? No dobra. Mogłeś dać koncentratu w środek, to byś ugotowała. Z kitu. Razem z tymi końcówkami z chleba dla ptaków. Dla ptaków. Dobra, lecimy z kolejnym przepisem. Dobra, więc mamy kolejny przepis. Tym razem będą to serowe paluchy w takiej panierce z chipsów. Widzę, że tu trzeba zblendować chipsy, paluch serowy do jajka. Później lecimy z nim do mąki, z powrotem do jajka, w chipsach i na patelce na głębokim tłuszczu lecimy z nim na chamsko. Mi się wydaje, że to będzie fajne. To będzie fajne, też fajna taka przekąska. Dobra, mamy paluchy serowe. To wygląda jak parówka, tylko że serowa, to cheesy sticks. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz cheesy sticks. Znaczy, czy masz pisać po angielsku. Mamy dwa cheesy sticks, teraz mamy chipsy. Ogólnie to powinny być Doritosy, ale my nie mamy Doritosów, ale mamy zapas Lejsów z pieca, bo ostatni odcinek, obczy sobie, to był test Lejsów z pieca. I właśnie robiliśmy sobie, zostało nam pełno chipsów, to jest chyba smak pikantny gazpacho, nie? Więc będzie fajny, tak, uwaga. Kruszymy. Oni tam robili je w tym blenderze, ale nam już nie chce go myć, bo jest pobrudzony po parówach chamskich. Po pizzy, po tym. No, po czym? Pizzy z patelni. O, po pizzy z patelni, która nie wypałem chamskim. Dobra. A w ogóle Lejsy z pieca to jest lepsza alternatywa, bo mam mniej tłuszczu niż Doritosy, bo Doritosy chyba z 25, 30, a tu 15, nie? Więc zdycha fatu mniej na 100. Kurde, dziura poszła. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Wsypuj. Dobra, jest okej, nie? Wsypujemy tu. I ogólnie będziemy robić je na patelni, a ja jestem wnikliwy, ja jestem wnikliwy. Ile tłuszczu wsiąka taki sticks? Sprawdzimy to, bo weźmiemy sobie wagę i zważymy sobie, dodamy już się podgrzewa tłuszcz na patelce. Przed obróbką termiczną w tłuszczu i po. I zobaczymy, ile wciągnie tego tłuszczu. Jestem ciekaw. Ja tak obstawiam, że chamsko, nie? Sticks, chamski, giętki, cheesy sticks, pamiętaj, komentarz. Bierzemy teraz tak, chamsko go w jajku, jest mokry luj. O, ale go kąpiemy w tym jaju chamsko. W mące, z powrotem do jaja, tu i do chipsów. I w chipsach robimy tak. Bygin nam śmiało ciało, bygin nam śmiało ciało. Tu obtaczamy kąpiel w chipsach. Normalnie ziomy, ale bym chciał też tak kiedyś zrobić taką wannę chipsów i się w niej zamoczyć. To nagrywasz? I taki wygląda cheesy sticks przed obróbką. I jeszcze lecimy z drugim. Uwaga, jeden na wagę. 32 gramy waży. Zobaczymy, ile będzie ważył po obróbce. Dobra, kładziemy je na ten. Uwaga. Wow! Kąpiel sticksów. 32 miał przed. Zobaczymy, ile będzie miał po. Widzimy się przy stole. Strzela, czaiś? Gdzie jest jakiś papier? Kiblu. Dawaj szybko, wylatuję stąd ser. Szybko! Dziwko na pomoc tym.
A co ty chcesz z tym zrobić? Owinąć się? Żeby zrobić. To strzela, czaj. Szybka akcja. No, to wyłącz już to. Czemu ja nie wyłączyłem jeszcze? Wow, zjarane z cheesy sticks. Uwaga. O kurde, ruszają się, czaisz? Ja już wiem, czemu ja nie gotuję na głębokim tłuszczu. Czemu? Bo się boję tego. Ole cheesy sticks będą. Mi się wydaje, że będą sztosy. A może na chipsach była procedura, że pod żadnym pozorem nie robić z tego panierki. To co, patrzymy ile waży. 32 miał wcześniej, nie? Uwaga. Co, schód czy to nie ten? Chyba to nie ten. Czy tak wygląda sticks i teraz testujemy go. Ej, powiem ci, że wyszło spoko to. Dobra, patrz to. To wygląda jak M. I mam nadzieję, że podobał ci się odcinek, więc zostaw łapkę w górę, dawaj znać, jakie robimy kolejne serie, czy kontynuujemy tą serię. Mi się wydaje, że byłoby to fajne urozmaicenie kanału. Czekam na twoje opinie i na twoje przepisy, bo one ci mogą pojawić. I pamiętaj, że jedna osoba zgarnie jakiś bonus ode mnie. Taki fajny giftik, o. Fajny giftik, czy kawkę, czy tam jakieś białko, czy szklankę, czy koszulkę. Coś zgarnie jedna osoba, więc warto brać udział w wysyłaniu filmiku do mnie. Pamiętaj, na maila, na Insta, na TikToku chyba się nie da pisać wiadomości, ale to na Insta, na maila, albo napisz po prostu link w komentarzu, ja będę to patrzył. I widzimy się wkrótce na kanale z kolejnym odcinkiem. Miało być daily, ale nie wiem, czy będzie od nowego roku daily, ale będą na pewno częste filmy, więc zostaw ten dzwonek, żeby wszystko do siebie przychodziło. Happy New Year, if i tak dalej. I po prostu patrz, cheesy sticks na koniec. Jak jeżeli dotrwałeś do końca, napisz cheesy sticks, a ja cię hipnotyzuję. Na nowy rok. Kup koszulkę, zamów dzisiaj ją, ją. Zamów bluzę swą, załóż potem ją, ją.